No nie. Ja to za 100 tysięcy bym chuja pokazał, nie? Witaj, podróżniku. Witamy na nowych shotach. Rozkoszuj się nimi. Jak nie wiem co. Jak coś. Dzisiaj byliśmy z Amandą w sklepie i widzieliśmy kurwa rasowego Janusza kurwa z rasowym synem Mirkiem albo Andrzejem, nie? Po prostu mieliśmy... W ogóle wam zaraz pokażę zdjęcie, no nie? Byliśmy z Amandą w sklepie i ja mówię Amandzie, Amanda kurwa patrz jaki Janusz. Jebany Janusz. Czarna, rozciągnięta koszulka, tutaj z widocznymi włosami z klaty, no nie? Tłusty, kurwa, z takim brzuchem piwnym od razu widać, no nie? Na to skórzana, cieniutka kamizeleczka. Nie, 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 już mówię dlaczego syn to Andrzej. Nie, 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 to nie był syn Piotr. Syn to Andrzej. Skórzana kamizeleczka i kurwa srebrny łańcuch na szyi. Wąsy. No i kurwa... Stawiam, że on mógł mieć 50 lat, ale wyglądał kurwa na 60. A syn? 30-letni kurwa Andrzej, ubrany tak samo, tylko kurwa nie miał dresów. A, tamten miał jeszcze kurwa dresy, takie faktyczne ortalionowe kurwa dresy, no taki typowy przykład takiego kurwa Janusza Slawa, no nie? I teraz kurwa słuchajcie dalej. Syn różnił się tylko tym, że miał założone jeansy. Muszę. Daj Amanda ten telefon. Ja wysłałam na Face'a. Amanda mi jest. Kurwa, nie. Czekajcie. Muszę o aucie i o parkingu. I teraz tak. Jakiś sklep zobaczyliśmy, to od razu się kurwa z tego zacząłem z Amandą śmiać, bo to wyglądało aż komicznie. Ten jego syn miał taką samą kurwa skórzaną kamizelkę. Po prostu ich od razu szło po tym rozpoznać, no nie? W sklepie się z tego trochę bali, boże, baliśmy, śmialiśmy. Mam, że tylko, o. Nie pokazuj mi tego zdjęcia, wyślij mi jeszcze raz. No jak nie pokazuję. A dobra, teraz mam. Później wam to wyślę na Discordzie. Śmiałem się jak chuj z kamizelką. No tak, w te kieszonki tam całe mieszkanie, nie? I wychodzimy i teraz tak. Oczywiście. Kurwa, zgadnijcie jakie auto! Golf dwójeczka! Golf dwójeczka! Cały rozjebany, poklejony nawet kurwa taśmą izolacyjną w niektórych miejscach. I zaparkowany na miejscu dla niepełnosprawnych przed sklepem. Wyślę wam to na Discordzie. Tak to wygląda. Normalnie tak stali, kurwa, pakowali do koszyka, myślę, że się poleje, kurwa. Jeden i drugi, kurwa, w takiej jeden miał tylko beżową... Czekajcie, ja wam to muszę wysłać na Discordzie. Jeden miał beżową kamizelkę, drugi miał kamizelkę czarną. No, kurwa, i jeszcze był taki efekt widoczny. Takiej jakby... skóry takiego robotnika, no nie? Takiej po prostu... kurwa, jak się na Discordzie wysyła zdjęcia? Nie, muszę to pobrać. Po prostu skóra taka spalona w chuj, taka czerwona, no nie? Tak się z tego śmiem. I jeszcze jebane Janusze, kurwa, stanęły na miejscu dla niepełnosprawnych, gdzie, uwaga, na parkingu, buf, może nie było w chuj miejsca, ale było gdzie stanąć bez problemu, tylko faktycznie trzeba było podejść, no nie? Kilka kroków. Już wam to wpisuję. Daję na plebs, kurwa. Ja to zapisałem? Mam nadzieję, że to zapisałem. Z tych się kurwa poleje, jak to zobaczyłem. Jebani w kamizelkach. A jeszcze syn miał chyba taką kurwa, taką polówkę w paski. Taką polówkę w paski z... Tylko sobie muszę telefon podpiąć. Z taką z kołnierzem, no nie? Taką naprawdę, no kurwa, tak od nich biło latami 90. Pantofle kurwa oboje, jeden dresy, drugi jeansy, no nie? Mistrzostwo, kurwa mistrzostwo to było, no nie? Wysłało wam, czy nie? Chyba wysłałem, nie? Po prostu, no mówię wam, no ja myślałem, że się kurwa poleje. Jak ich zobaczyłem, od razu trącam Amandę i mówię, Amanda padzie jak Janusz. Bo to był taki... Ja go nie musiałem znać, żeby wiedzieć, jak on ma na imię, nie? To był kurwa typ taki nosacz, no nie? Kręciłem bekę, że oni chodzą i mówią, kurwa, kiedyś ty był, kurwa, synek paja, kiełbaska, kurwa. Tak się z tego śmieję, że ja pierdolę.
No chyba, ale... A ty Wokiel, i to dupą swoją, nie? Do kuchni dam takie przesuwane. Jak myślisz? Co, olałem klapę. Deska osikałeś. No dobra, no bywa. Mateusz, no bywa. No przepraszam, no. Czasem tak jest, że się sika po desce. To mi się zawsze zdarza. Może nauczę się podnosić kiedyś. Kurwa, ja myślałem, że był za mną na początku, a nie przede mną. Kurwa. Ty, nie użyj mi się na moje skończyły. Z Halem. Kurwa, bym cię udusił, główku. Wstawaj stąd! Nie będzie takiego spania, by cię kurwa udusił. Nawet nie jękniesz, że cię duszę, kurwa. Ja pierdolę. Co za kot jebany. Chciałem się podnieść, no nie? Chciałem się podnieść i tu jak są to, te podłokietniki, no nie? To głowa kota była pomiędzy moim udem, pomiędzy tym podłokietnikiem. Ja się podnoszę. I go kurwa duszę, a on tak tam. Ja pierdolę, nawet nie krzyknie, że jest mu coś niedobrze, nie? A no to dzięki, Otello. Kurwa, cieszę się, że mając 15 rangę pouczasz kurwa kogoś. Czekaj. W kurwę! Lepszego od ciebie w tej grze, ale dzięki, przyda mi się to, Otello. Go 600 lajkaczy. 600 lajkaczy, to Amanda się pokaże nago. No, Boże, tak naprawdę teraz pogadałaś, jakbym faktycznie powiedział, że się pokażesz nago. Patrz, nie żartuj z takich. Nie żartuj z takich, dobra, to ja się pokażę nago. Tak, Amanda zareagowała się, jak ci faktycznie to musiała zrobić. No głupi jesteś, gadasz taki. Chciałbyś tego? Co? No. Żebym się pokazał nago? Żebym ja się pokazała nago. Nie wiem. Zadowolony? No nie wiem, serio nie wiem. Nie wiem, na przykład jakby mi ktoś 1 000 000 złotych zaoferował, to i się nie pokazała nago za 1 000 000 zeta? Jakby tobie ktoś zaoferował 1 000 000 złotych? No. Żebym ja się pokazała? No. To byśmy się podzielili. Nie pokazałabyś się za pół bańki, kurwa? Nie. No nie. Ja to za 100 tysięcy bym chuja pokazał, nie? Za 10 złotych. Za dychę? Nie, no za dychę to... Za dychę to w małym gronie. I bez zdjęć. Dobra, przybijamy, nie? O, tutaj sobie przerzucę. Tyk. Tysiąc 1300, ale to chuj, to się opłaca. Wysokość metr. Może bym takie mniejsze se kupił. O, pół metra. Dobra. Mi się wydaje, że za 2137 to trzeba kupić. Kup teraz metrowy papież. Kurwa, do góry nogami, panie. Tu niech każdy widzi. Nad łóżkiem se go dami. Chuj, jak to się wyrzuca. Pyk. Jest, papaj nad łóżkiem. A jak? Amanda Sowa z tą grze zamontowanym. No, kurwa, to jej się podoba, nie? Teraz to można spać. Amanda, może my sobie taki wydrukujemy? Chcecie wykorzystać do remontu domu, słodziaku? O kurwa. Jakiś Michael Burzycki
Cześć, witam cię serdecznie. Cieszę się, że zaoferowałeś mi swoją pomoc w remoncie domu. Mam nadzieję, że oferta jest nadal aktualna, bo nie odmówiłbyś chyba tak fajnej osobie jak ja. Mam rację? Otóż sprawa ma się następująco. Miesiąc temu wprowadziłem się do domu mojej kuzynki, która jest, pożal się Boże, artystką i jej artystyczna dusza każe jej mieszkać w domu wyglądającym jak choinka. Serio? Te kolory tak okropnie rażą w oczy, że ja nie mogę. Jestem przez nie taki zły, że boję się, czy przez skwaszoną minę zmarszczki mi się nie porobią. To były potworne. Musimy też zapobiec i ty, kotku, musisz mi w tym pomóc. Gdy moja kuzynka wróci z tournée, musisz przemalować wszystkie ściany w domu na jakieś normalne kolory. Stonowane spokojnie, ty wiesz, jakie ja lubię. Dziękuję za wszystko, pamiętaj. I śpieszyć. Buziaczki. Kurwa, fajny Michael. Zarobię coś więcej jeszcze, coś mi się tak wydaje. Ej, dobra, tylko ja się muszę iść wylać i po piwo, no nie? Dajcie mi sekundę. Masz salę. Usiądź tu na streamie i zabaw ludzi. Masz. Na fotelu możesz usiąść. Pozwalam, Salem, to jest niepowtarzalna okazja, wiesz, żeby usiąść na fotelu i zabawić ludzi. Gdzie jest ten? Gdzie go się kurwa daje wyżej? O! Tu Salem już nie siedzi, bo uciekł. Co? Cyk. Cyk. Ile myślicie, że wsadzę całość tego banana do pyska? Jak myślicie? Tyle. Tyle ile jest. Myślicie, że dam radę czy nie? Przyjmuję zakłady. Tak. Pusta. Sać? Tak. Jeszcze jedną ręką. Nie. Na luzie. Po tym będzie bełt, kurwa, gościu. Taką część banana włożyć do pyska to jest nic. Patrz. Widzisz? Easy w chuj. Gościu, proszę cię. No i takie rzeczy się na studiach robiło, co? Jakieś porady na pocałunek? Złap go mocno za chuja i wtedy pocałuj. Teczki, siup. Tu jakieś radio by pasowało włączyć, nie? Radio Wolna Ameryka. Czy jest jakieś kurwa takie radio z takimi polskimi hitami, ale wszystkie, które by przeszły przez YouTube'a, no nie? Ej, czekajcie, ja to włączam. Polskie hity, uwaga, polskie hity, playlista. O kurwa, z takim polskie przeboje, o kurwa, to jest to. Stare, dobre polskie piosenki. Polskie klimaty do tańca na imprezie.
O kurwa, nie, to jakieś gówno. Tego nie będziemy słać. O! Też nie. Ty. Pyk. Drugie światło mówicie, że zamontować? Panie, ja tu mieszkać nie będę. A jak sama praca idzie przy takiej muzie, nie? Utraty sił, czy tam chwil. Piękne kurwa malowanie domu. Normalnie patrząc na obraz kurwa największego papieża Polaka, myśliciela, to wiecie co mówiłem zrobić? Ale kurwa, on miał takie duże czoło, Jan Pawulon nasz? Ja pierdolę, to był niezły mózg operacji. Ja pierdolę, jak on miał kurwa czoło niezłe, nie? Niezły kurwa miał ten kawał czoła, trzeba przyznać. Jezusie, tu mój najsłodszy, błagam kurwa, aż uklęknę przed tobą. Jezusie, ufam tobie, całuję twoje stópki. Błagam, pozwól mi sprzedać ten dom za dużo pieniędzy. Żeby go kupił sąsiad i przepłacił, żebym miał więcej, żebym go tutaj porobił. Kurwa Jezusku, ty mój kochany. Jezu, błagam, pomóż. A wy co o tym sądzicie? Fajne mam obrazy? Patrz, Amanda na mózg operacji, jakie mam duże czoło. To jest pinki i mózg. Ej. Spokojnie, Kiszek, nie wolisz śmieć z takich rzeczy. Boże, to jest takie kurwa śmieszne. Tak, wybielanie odbytu Amanda pokażę, no proszę cię. Kurwać. Patrzcie na to, kurwa. Jakie to jest śmieszne. Patrzcie, jest papuga, no nie? I patrzcie teraz, co papuga mówi. Kurwać. Co? Co nie mówiłeś? Co ty kurwa powiedziałeś? Słuchajcie tego. Co ty kurwa powiedziałeś? No, dzień dobry, do żony, cześć kochanie. Cześć kochanie, mówi, tak. Dzień dobry. Kurwa, wasze macie. Sipiałeś, ona tam mówi. Chodź. No co malutki, co? Co ty kurna powiedziałeś? Boże, jakie to jest dobre. Liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, skoczyć na chuju mi. Każdą piosenkę przerobię w mig. Nie, no nie wiem. Chodzisz sobie do chałupki, nie? Tam jakiś buntownik na ciebie spogląda. Chodzisz tutaj i masz tak. Nosacz. Pyk, po jakieś sianki. No
No ładne. Pa, jaka kanapa. Tupyk, to jest Monstera się nazywa. Monsterkę masz, to jest... No. Tutaj myk, wiatraczek, półeczka. Tu książki, że myśleli, że czytam. Secrets i Psychology, to może jakąś łatwą sukę na to wyrwę. No nie. Tu wazon, PS-ik, nie, to jest chyba DVD. Safe, żeby kurwa siano trzymać. Kiwik na ścianie. Nosacz, klima. Klima prima sort. Kuchnia, krzesło barowe, korniszonki. Korniszonki tutaj, deseczka. Toster, o toster mógłbym tu przestawić, nie? Toster, mikrofalóweczka, mały ten. Gnat, żeby mi tu żaden skurwiel nie podskoczył. Ale kurwa, ile sprzątania. Jakiego bączura puściłem ohydnego. O Boże, ale Wanda, zaraz poczujesz. Niezły ten, niezły. Dużo punktów mu daje. Był cichy, ale zabójczy jest. Dużo już takich dorosłych w życiu rzeczy kupiłem. Na przykład zestaw sztućców, kurwa. Kto z was no razem kupiliśmy, może... A, mi tu będziesz pierdolić. Ja mówię, że to były wspólne, jakie zakupy, no. Nie wiem, czy wy, kurwa, kupiliście jeszcze sztućce w życiu? Raczej nie. Znaczy, stałem, że większość z was, bo kurwa macie 15 lat, gnoje. Raz pamiętam, zatkał mi się kibel, to poszedłem się wysrać do tego. Mój stary coś nie mógł przejść, to poszedłem się wysrać do centrum handlowego, nie? O. No i teraz kurwa słuchajcie tego. Umówiłem się z typem już na tą kwotę. Wszystko spoko, no nie? Mówię mu, no dobra, to już się tu po prostu dogadamy na odebranie auta, no nie? Ja mówię, że w sumie ja mam po prostu taką pracę, że ja mogę kurwa w każdy dzień dojechać bez problemu, z dnia na dzień, nie ma... Kurwa, nie było to też jakoś mega daleko, nie? No bo w Katowicach... Do Katowic z Rzeszowa nie jest jakoś kurwa mega daleko, nie? Kurwa, nie wiem, gdzie mam zadanie zlokalizowane. On mówi, no dobra, spoko, spoko, easy. Tylko, no dam panu jutro znać, bo ja w sobotę wyjeżdżam, no nie? I teraz, kurwa, słuchajcie tego. Typierz mi dzwoni następny dzień. No wie pan, mnie to w sumie nie będzie. Kuchnia. Mnie to w sumie nie będzie, to może panu żona wyda auto. No ja tam mówię, nie, no dobra, kurwa, spoko, nie ma problemu, nie? O kurwa, czekaj, ja tu nie pomalowałem. Nie ma problemu, w sumie tak jeszcze na początku nawet nie pomyślałem o tym, że nie byłbym nawet w stanie zweryfikować jego danych na umowie, no nie? No ja mówię, no dobra, nie ma problemu, tylko no chciałbym to już odebrać w tym tygodniu, no nie? I teraz słuchajcie tego. Koleś mówi, no dobra panie, ale ja tu nie mogę wpisać takiej kwoty na umowę. Ja muszę wpisać kilka tysięcy mniej na tą umowę z tej kwoty, no nie? A już sobie myślę, kurwa, coś jest nie tak, no nie? Myślę sobie, kurwa, coś już jest nie tak z typem i mówię, no... I koleś się mnie pyta, czy mi to odpowiada, że faktycznie będzie wpisana mniejsza kwota na umowie? Ja mówię, no kurwa, prawdopodobnie nie, ale jeszcze muszę zadzwonić do księgowej, zapytać jak to wygląda u mnie, jak ja bym to sobie rozliczył. Mniejszy podatek, chuja nie mniejszy podatek. Zaraz was właśnie nauczę kurwa życia na mojej lekcji. Ja się na szczęście nie wybałem. Mniejszy podatek, kurwa. Co ci z tego, że zapłacisz podatek mniejszy o nie wiem, tam 100 zł, jak koleś cię w chuja zrobi, nie?
i... Dowiedziałem się, że kurwa nie mogę tak zrobić, bo na przykład jeżeli w aucie by coś było nie tak i na przykład, nie wiem, byłby jakiś błąd w karcie pojazdu albo w innej tego typu głupocie, by się okazało, że ja auta nie mogę zarejestrować, to muszę, mam prawo zwrócić typowi aut, tylko on mi wtedy zwraca kwotę z umowy, no nie? I to już jest pierwsza rzecz, która byłaby na moją niekorzyść. Odliczam sobie mniejszą część podatku z firmy, to jest druga sprawa. A trzecia jest taka, że ja dzwonię do typa i mówię, no wie pan co, kurwa jeden, żony nie będzie, jak pana ma nie być przy tej sprzedaży, pana, jak pana ma nie być przy tej sprzedaży, to w sumie jakaś dziwna akcja. Druga sprawa, ja nie zweryfikuję tych danych. Trzecia sprawa, pan mówi, że pan jest pierwszym właścicielem auta w tym kraju, a kurwa w winie jest napisanych kilku, no nie? Także też walenie w chuja, to jest no kurwa non stop przerejestrowywane, jakieś wałki jak chuj na nim były, no nie? I koleś mówi, no to ja za taką cenę na umowie będę mógł to sprzedać dopiero w lipcu. Ja mówię, no dobra, no to w takim razie ja na ten moment rezygnuję z tego zakupu. Chuj, że poszło 350 zeta się jebać na sprawdzenie auta, które okazało się, że koleś nawet nie chce kurwa sprzedać, no nie? To koleś mi mówi, no dobra, no to zrobimy tak. I mówię typowi, jak to auto nie będzie jeszcze sprzedane do lipca i ja nie znajdę tego, nie wiem, innego egzemplarzu, no to pewnie się wtedy z panem będę kontaktował, jak wtedy pan to będzie mógł normalnie sprzedać, a rozumiem, że auto będzie cały czas wystawiane, no nie? Pewnie. Więc jak zobaczę ogłoszenie, no to stwierdzę, że jeszcze nie jest sprzedane. A koleś nagle mówi, nie, ja już tego auto nie będę sprzedawał. A tak sobie myślę, co kurwa? Jak nie będę? No nie, ja nie mam czasu na sprzedawanie auta. Ja już tego auta nie będę wystawiał. Jak chce pan kupić, to mi proszę wysłać 100 zł zaliczki, no nie? A ja tak sobie myślę, ja pierdolę, kurwa. To nie jest jakieś tanie auto, to nie jest, kurwa, tylko za kilka tysięcy. Nagle takie wałki zaczyna walić, że ja się po prostu, nie wiem. Ja na ten moment, kurwa, szukam auta od 3 miesięcy. Są w to 3 osoby, kurwa, zaangażowane. I po prostu ja bym powiem, że w Polsce, kurwa, kupić nie jakieś rozpierdolone, fajne auto, kurwa, w dobrym stanie, które no nie miało, kurwa, takiego wypadku, że było zgniecione i w USA wzięli to auto i, kurwa, spisali na stratę albo w jakimś innym, kurwa, kraju na zezłomowanie, a ktoś to wziął i, kurwa, wysłał do Polski. Nie powiem wam, jakie auto chcę kupić, bo nie, no nie powiem wam, jak kupię, to wam pokażę, ale jak na razie to jest tak, to wygląda tak, że ja sobie wybrałem małą ilość modeli aut, chcę faktycznie sobie kupić jeden z tych modeli, to jest model rzadszy auta i dlatego ciężej mi się tego szuka, no nie? Dlatego mi się ciężej tego szuka, bo tych aut, kurwa, dużo w Polsce nie ma, no nie? Trochę, kurwa, idę pod górę, no ale faktycznie chcę mieć coś, co wygląda inaczej, no nie? A nie jest auto, nie wiem, jakoś tak, nie wiem, wykurwiście odróżniający się od, nie wiem, jakiegoś takiego zwykłego Mercedesa albo... kurwa, nawet Audi w dobrej cenie, no nie? Ale, no nie jest to. Nie jest to, kurwa, żadna jakaś taka znany model, no nie? Znaczy znany. Może znany jest, no nie? Ale no nie jest popularny. Czajcie, o co chodzi, nie? Dobra, jeszcze jakieś małe zlecenie bym zrobił. Idziemy oglądać. Szukaj Amanda Archiwum X. Będziemy oglądać. Będziemy. To ja pobiorę na szybko. To robię szybkie zlecenie, będziemy oglądać. Deal? Piąteczka. Mówię wam, jak chuj, no nie? Ale ja już kilka razy słyszałem takie opinie, że sprzedać w Polsce auto to jeszcze, kurwa, jakoś idzie, no nie? Ale wziąć i auto kupić to jest naprawdę, kurwa, masakra, no nie? Ja pierdolę, nie wierzę. No nie, no kurwa, nie wierzę w to. No nie, dobra, można. Już się bałem, że się zablokowałem, nie? Nie idziesz spać, kurwa. Amanda, znowu będziesz chodziła z podbitym o kurwa. Mikrofonu nie wyciszyłem. Nie, no żarcik, kurwa. I just a prank, bro. Wiecie, że ja się kiedyś doigram takimi żartami. Dzisiaj byliśmy z Amandą w galerii. Słuchajcie tego. Dzisiaj byliśmy z Amandą w galerii i ja mówię Amandzie, bo ci zara łokieto na ryj, sprzedam ci coś takiego, nie? Tak jej pokazuje łokieto, a tak typiasz, kurwa, się na mnie źle popatrzył jeden, no nie, tak mi się ja pierdolę, no nie? Nie wiem, po prostu liczyłem, że mam więcej rozumu w głowie i zrozumie.